Dzień dobry, Adam Bysiek, News 24. Mam do panu takie pytanie, mówią państwo o planie wyborczym Platformy, a jaki jest plan PiSu na przykład na to, by odzyskać, uzyskać finansowanie ze środków z KPO? No bo póki co mamy taką kampanię, mam takie trzy zdjęcia, na jednym jest między innymi pan i czytamy: Trzaskowski zabroni Polakom jeść mięsa. Następnie: Trzaskowski będzie kazał Polakom jeść robaki. I następnie, to już wiadomości TVP, opozycja chce, żeby Polacy jedli znów robaki. Polacy bardzo zmęczeni taką kampanią nienawiści, takimi konferencjami jak ta, które bazują na skrajnych ludzkich instynktach, a oczekują programu wyborczego, na przykład państwa, odpowiedzi na to, co dalej z KPO, miliardami złotych. Panie redaktorze, może podzielę swoją odpowiedź na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła tego, co zaprezentowaliśmy dzisiaj na konferencji. To nie jest tak, że my sobie temat wymyśliliśmy, że my wyssaliśmy sobie temat z palca. To jest nasze stanowisko w kontekście wypowiedzi, publicznych wypowiedzi i deklaracji Rafała Trzaskowskiego. No, mam jeszcze raz po raz trzeci otworzyć dzisiaj spot. A nie jest fake news, panie pośle, pan wie, że tego planu nie będzie w Polsce. Proszę? Czy to nie jest fake news? Pan dobrze wie, że to jest tylko i wyłącznie założenie, którego Polska nie przyjęła. No przecież Rafał Trzaskowski powiedział, że w Warszawie już to realizują, a jak będą w Polsce rządzić, będzie szybciej. Ale pan wie, że Campus Polska był pół roku temu, a prezydent odniósł się do tego tematu około 2 tygodnie temu, czyli dużo później. Ale panie redaktorze, zaczyna się zawsze od zaleceń, zaczyna się od rekomendacji. Taka jest metoda działania wielu instytucji, zwłaszcza międzynarodowych, a potem zamieniają się one w twarde obowiązki. I to dzisiaj widzimy na przykład w Oksfordzie. Tam są protesty, jeżeli chodzi o strefy, gdzie jest wyłączony lub mocno ograniczony ruch mieszkańców. Dzisiaj Rafał Trzaskowski mówi o tym, że również tego typu programy będzie wdrażał w Warszawie. Zwężane ulice w wielu polskich miastach. Rekomendacje właśnie na miękko. Nie jedzmy mięsa, jedzmy robaki, róbmy mączkę z robaków, dokładajmy ją do chleba, do ciasta, do zup. No przecież to się już dzieje na naszych oczach. I my dzisiaj jesteśmy tutaj przed państwem, ponieważ chcemy przestrzec wszystkich obywateli. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię jakichś negatywnych emocji, no ja wczoraj naprawdę miałem okazję zobaczyć fragmenty wystąpienia pana Donalda Tuska i te pogardliwe epitety pod adresem części polskiego społeczeństwa, również osób, które sprawują funkcje publiczne. No, to jest pytanie do was również, dziennikarzy. Czy tak powinna wyglądać debata publiczna? Czy to jest język debaty publicznej? Na pisaniu Belek o robakach, także tak ma być. To jest dziennikarstwo. Który powinien obowiązywać w debacie publicznej, to myślę, że wy jako osoby, które obserwujecie to, co dzieje się w polityce również, powinniście to oceniać. Ja nie mam nic do dodania, poza tym, że przecież, panie redaktorze, ale ja tylko jedno pytanie, bo przecież pan powiedział coś niesamowitego dla niej, bo my tu wałkujemy ten temat od pół godziny. Mówimy, że 3 razy chyba powtarzałem, że Warszawa jest wśród miast pilotażowych, które mają realizować te wszystkie bzdury, a pan mówi, że tego nie będzie w Polsce. No to my się musimy jakoś Doskonale państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że po tym, gdy panowie ten temat wywołali do tablicy około pół miesiąca temu, prezydent odniósł się do tego założenia, do tego rzekomego planu. Z tego spotu wynika, że są to przyjęte z góry założenia, które będą na pewno wdrażane. W tym spocie nie ma nawet fragmentu odniesienia się i prezydenta, i ludzi Platformy do państwa wątpliwości w zakresie tych założeń. Panie redaktorze, no my znamy doskonale polityków Platformy Obywatelskiej. Czemu tego nie pokazał? Znamy pana Tuska i doskonale pamiętamy, jak mówili, że wieku emerytalnego nie podniosą, podatków nie będą podnosili. Doszło do wyborów, a po wyborach wszyscy doskonale pamiętamy, jak to wyglądało. Ludzie pracowali za 5 zł na godzinę na umowach śmieciowych, a bezrobocie wynosiło prawie 15%. Czyli niektórzy w ogóle nie mogli znaleźć pracy w naszym kraju. I taka była rzeczywistość za Donalda Tuska i kompletnie panowie nic z tym nie robili, a obietnice naprawdę były bardzo kolorowe. Ale czy nieobiektywnie by pokazać się dwie strony medalu, czy nie tylko założenia, czy panie redaktorze, wydaje mi się, że wyjaśniliśmy wszystko. Bardzo serdecznie państwu